przemyśla, za którego przyczyną te wszystkie kwestie wypłynęły i ujrzały światło dzienne. A ze mną człowiek, za pośrednictwem którego stało się głośno właśnie o tej substancji amantadynie. Ze mną dr Włodzimierz Bodnar, pediatra, specjalista w zakresie chorób płuc. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Czy czuje się pan silniejszy teraz, kiedy po stronie tych osób, które przeszły koronawirusa i które zażywały amantadynę, stanął też wiceminister sprawiedliwości, pan Marcin Warchoł? Myślę sobie, że tak, oczywiście, że tak. Pan nagłaśniał ten problem, a właściwie to rozwiązanie, jak leczyć pacjentów z koronawirusem, amantadyną. Od połowy marca nagłaśniał pan sprawę, zgłaszał do Ministerstwa Zdrowia i jaki był odzew? Na początku zgłaszałem przypuszczenia, że powinien działać lek. W następnych etapach informowałem, że leczenie jest skuteczne. Do dzisiaj nie dostałem żadnej odpowiedzi na ten temat. Ale zadziałał pan wiceminister sprawiedliwości. Myślę sobie, że tak. Akurat osoby, które rzeczywiście się leczą moim lekiem, mogą doświadczyć tego efektu terapeutycznego. Uważam, że nareszcie akurat ta informacja wyszła z odpowiedniego, że tak powiem, stanowiska i to chyba zadziała prawdopodobnie, bo mówię, kto się nie leczył, który nie dostawał, kto nie leczy, nie ma wyobrażenia o potencjale leczenia tym lekiem. Jest to olbrzymie i terapia jest zawsze, tak widać, bardzo pomocna i skuteczna. No, zapewne to pytanie mają w głowach nasi widzowie. Kto leczy wiceministra sprawiedliwości, pana Marcina Warchoła? Przyznał Powiem się, że tak. miał malek, zażył go. Kto mu go dał? Pan minister dostał lek od swojej rodziny. Prawdopodobnie było to, nie wiem dokładnie kto leczył się tym lekiem, pewnie Ale czy ode jest pana mnie. pacjentem? W tej chwili pan minister jest moim pacjentem. Pierwszą dawkę zażył na własną rękę, później wykonał telefon do mnie. Zordynowałem odpowiednie leczenie. Oczywiście jest moim bardzo zdrowym pacjentem, słucha wszelkich zaleceń i oczywiście praktycznie zdrowieje w oczach i bardzo się dobrze ma i uważa, że terapia jest rzeczywiście skuteczna. Tak pisałem. Panie doktorze, przejrzałam opis całej sprawy na stronie pana przychodni, gdzie pan pracuje w Przemyślu. To jest rewolucja. Jak pan przyjmuje pacjentów? Ja słyszałam, że u pana w przychodni nie ma teleporad. No to jak pan leczy tych, Nie którzy mają ma, koronawirusa? proszę Państwa, ja nie wiem, z czego to się wzięło, na czym polega teleporada. Ja, mając pacjenta, w szczególności w tej chorobie, która rzeczywiście jest chorobą bardzo podstępną, która daje, mówimy o oczywiście chorobie COVID-19, mówimy, daje szybko powikłanie, jest podstępną, więc nie da się pacjenta ocenić teleporadą po prostu. Z tego wynika, że widać, jak leczenie wygląda. Wiele osób w stanie ciężkim trafia bezpośrednio do szpitala, do kliniki, w stanie bardzo ciężkim na tren czy na respirator. Więc jeżeli człowiek w takim stanie trafia, to niewiele może mu pomóc. Uważam, że to jest zasadniczy błąd. Mając lek skuteczny, powinno się go leczyć jak każdą chorobę wirusową na pierwszym etapie, dlatego że im szybciej zastosujemy amantadynę, tym pacjent szybciej zdrowieje. Jeżeli zastosujemy ją w pierwszych dniach choroby, praktycznie nie mamy żadnych powikłań, żadnych następstw. Starczy podawanie kilka dni samego leku, bez żadnych leków innych. Choroba się wycofuje. Dlaczego? Bo jest to typowo lek działający przeciwwirusowo, czyli inaktywując wirusa, likwidujemy przyczynę po prostu, która nie powoduje następstw powikłań po prostu. Jeżeli czeka się zbyt długo, wirus dosyć szybko daje powikłania. Ma pan świadomość tego, że pana obserwacje, pana doświadczenie w leczeniu chorych z COVID-em dało nadzieję bardzo wielu Polakom. W tej chwili amantadyna jest jednym z najbardziej poszukiwanych leków. Ona jest w tej chwili bardziej pożądana niż nawet szczepionka przeciwko grypie. Czy to się nie obróci też przeciwko panu, że ludzie Nie, nie, zaczną się nie sami może się leczyć? obrócić przeciwko mnie, dlatego że leczenie jest w pełni bezpieczne, w pełni skuteczne.
uważam, że jest przeleczony, wiele tysięcy osób w Polsce było przeleczonych. Nie tylko ja leczę, wielu lekarzy leczy pacjentów, wielu lekarzy samych się leczyło. Wszystkie efekty są pozytywne. Lek jest, mówię, bardzo bezpieczny. Nie ma do tej pory żadnych powikłań. Uważam, że dzięki mojej terapii w Polsce żyje kilka tysięcy ludzi. Dzięki tej terapii. Ja sobie zadaję pytanie, to dlaczego, skoro pan już od marca podkreślał, że jest szansa na to, żeby leczyć ludzi z COVID-em, te najcięższe przypadki, nikt nie reagował. Proszę Państwa, tu żebyśmy nie przejęzyczyli się, bo najcięższy przypadek, który trafia na respirator, to właściwie w stanie jest tak ciężkim, że w ogóle trudno ratować mu życie. To mówimy już, jak mówię, o najcięższych przypadkach. Nie różnicujmy te rzeczy po prostu. Ale bo... na Pana stronie internetowej, na stronie Pana przychodni są pokazane zdjęcia pacjentów w wieku 65+, którzy mają zdiagnozowane zapalenie płuc. Pokazane są zdjęcia rentgenowskie. Dowody są jak na dłoni. Zatem teoria spiskowa, dlaczego ktoś nie chciał uwierzyć w Pana obserwacje? Tak, ja się mówiłem tak. Wróćmy do tego tematu. Nie mówimy o najcięższych, bo mówię, najcięższe to są ośrodki krańcowe, które walczą już o przeżycie lub nie akurat. Dlaczego część środowiska lekarzy, zakaźników mówi wprost, że panu nie wierzy? Że to są... Powiem tak, mogę tłumaczyć jedną rzecz. Nie wiedzą, w ogóle nie przeprowadzono żadnych analiz, a propos tego leku, żadnych analiz chemicznych. Ci profesorowie nie mają kompletnej wiedzy na ten temat. Ale nawet pan dostawał w cudzysłowie pogróżki, że jeżeli któryś z pana pacjentów umrze, niekoniecznie na choroby związane z COVID-em, to pan zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. No, były takie sugestie, uważam, że wystanę z palca, tym bardziej, że lek nie dał do tej pory żadnych wielkich powikłań. On jest stosowany w neurologii, gdzie dawki są 600 mg podawane pochodne przez 6 tygodni i tam nie zwrócono żadnych następstw niekorzystnych. Inaczej mówiąc, badano następstwa jakieś niepożądane przy amantylinie przy takich dużych dawkach, gdzie wyniki były w granicach placebo. Zerowych ubocznych działań. I straszenie lekiem, że jest toksyczny, że coś działa po prostu nie tak, to jest w ogóle wysłane z palca. Nie wiem, z czego to wynika. No, chyba dalszej nie wiedzy. Ministerstwo Zdrowia pewnie także w reakcji na te informacje o pana obserwacjach zaczęło reglamentować ten lek. Czy to nie był dla pana policzek? Pan sugeruje, że jest lek, który pomaga, a Ministerstwo Zdrowia wprowadza ograniczenia? To znaczy, się powiem tak, ja bym powiedział inaczej. Ja bym to częściowo Ministerstwo usprawiedliwił, dlatego że pan minister nie jest lekarzem. On bazuje na ludziach, fachowcach, specjalistach, doradcach i tak dalej po prostu. I tu jest główny problem, że nie same może ministerstwo, a sami doradcy niestety nie są kompetentni i nie spełniają właściwie swoje funkcje. Jest to jakieś wyjaśnienie. Może tak w ten sposób. A teraz co dalej? Bo już wiemy, że dzięki wiceministrowi sprawiedliwości o panu i o pana pomyśle na kurację, terapię, zrobiło się głośno. Co dalej? Powiem tak, dzisiaj mam spotkanie i mamy grupę, która chce zacząć badać jak najszybciej, żeby nam tylko umożliwiono ewentualnie, jeżeli byłaby taka możliwość, jakichś środków dodatkowych, bo powiem tak, nie chcę, chcę być w tej grupie badawczej, oczywiście, że tak, żeby nie było jakichś niedomówień, że dawki nie takie, albo coś innego coś myślał, chciałbym w tym udział brać i powiedzmy sobie tak, najchętniej będę badał tych pacjentów przychodnianych w innej przychodni, bo w Przemyślu nie mam zaplecza, wolę by mieć zaplecze kliniczne, czyli pacjenci, które dostają placebo, niestety one nie zawsze się mogą nam pogorszyć, wtedy mamy klinikę, mamy leczenie w innym poziomie, że tak powiem, aczkolwiek mam wielki dylemat, jak zrobić to badanie do końca, dlatego że z świadomością, kiedy pacjent do mnie trafia średni czy dosyć ciężki, jeżeli dam mu placebo, czy on nie będzie miał powikłań. Czyli z świadomością taką jestem, jak to badanie dokonać bardzo obiektywnie, nie dawając leku człowiekowi, który potrzebuje tego leku. To jest taki dylemat troszeczkę z mojej strony lekarskiej. Będziemy się oczywiście w sprawie przyglądać. Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do naszego programu.
To jeszcze doprecyzowanie. Pan dr Włodzimierz Bodnar jest z Przemyśla i właśnie tam obserwował wyniki swojej kuracji, a to opracowania medyczne ze świata. Bo tak się składa, że już o stosowaniu amantadyny przy leczeniu COVID-19, pacjentów z COVID-19, pisali badacze ze świata, ale nigdzie nie było badań klinicznych przeprowadzonych na taką skalę. Pan dr Bodnar stwierdził, że ma ponad 100 udokumentowanych przypadków, a teraz rozmowa z naszym gościem. Witam pana doktora Tomasza Dzieciątkowskiego, wirusologa i mikrobiologa. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy podziela pan ten optymizm, jeśli mówimy o amantadynie i jej skutkach, jeśli chodzi o leczenie pacjentów z COVID-19? Nie, nie podzielam, dlatego że jestem tak naprawdę sceptyczny. Nie mam tak naprawdę żadnej pracy, która dokumentowałaby wiarygodnie skuteczność amantadyny w przypadku COVID-19. Badania są niemal wyłącznie badaniami obserwacyjnymi, nie było akurat tutaj randomizacji, nie było grupy kontrolnej, to nie musi być obojętne placebo. W takich sytuacjach stosuje się inne zwalidowane leczenie w przypadku COVID-19, chociażby można byłoby podawać remdesivir. Natomiast nigdzie na całym świecie nie udokumentowano na dużej grupie pacjentów, żeby amantadyna była skuteczna jako lek przeciwko SARS-CoV-2. Zastanawiam się, ponieważ z punktu widzenia pacjenta dla mnie zastanawiające jest to, że pan dr Włodzimierz Bodnar mówi, że ma dowody, udokumentowane ponad 100 przypadków, kiedy ta amantadyna pomogła, a tutaj słyszymy od pana zakaźnika, mikrobiologa, że jednak tego optymizmu nie ma, że nadal nie ma środka, który by pozwolił złagodzić objawy COVID-19. Zgadza się, dlatego że akurat praktycznie rzecz biorąc wszystkie leki, jakie są, poza remdesivirem czy deksametazonem nie wykazują wielkiej skuteczności albo praktycznie przy porównaniu z placebo, z grupami kontrolnymi, nie wykazują skuteczności w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2. Na początku akurat takich leków było bardzo wiele. Mówiło się o chlorkinie, hydroksychlorkinie, mówiło się o innych lekach w rodzaju iwermektyny i tak dalej. Nie potwierdziły się te doniesienia. W związku z tym ja rozumiem, cieszę się, że akurat dr Bodnar mówi, że ma tak opisane przypadki, natomiast ja się pytam, gdzie one zostały opublikowane i opisane. No niestety w nauce, w medycynie funkcjonuje hierarchia dowodów naukowych. No niestety przekaz ustny w tym konkretnym przypadku stoi stosunkowo najniżej. Wypadałoby, jeżeli ma się tego typu obserwacje, albo je opublikować, albo wystąpić z wnioskiem do komisji bioetycznej, żeby przeprowadzić stosowne badania kliniczne. To nie zostało zrobione od ponad pół roku. I to jest z kolei dosyć dziwne. Panie doktorze, ale z drugiej strony te przypadki, część z nich opublikowana jest na stronie przychodni, gdzie pracuje pan doktor. One są ogólnodostępne. I jeszcze jedna kwestia. Skoro przyjęto, cały świat zgodził się na skróconą procedurę rejestracji szczepionek przeciwko COVID, to być może w tym przypadku należałoby też tę procedurę skrócić albo przyspieszyć. Przede wszystkim należałoby ją przeprowadzić. A tutaj akurat stosuje pani trochę dziwne porównanie. Chciałaby pani stosowania leku niejako off-label, który zresztą, żeby stosować lek off-label, powinny być udokumentowane dowody na skuteczność tego leku, tych dowodów brakuje, a mówi pani, że szczepionka, która przeszła badania kliniczne i została zarejestrowana, bądź też podlega rejestracji w różnych krajach, nie jest wystarczająco. Panie doktorze, ale te argumenty podali mi sam pan doktor Bodnar, no i teraz wiceminister sprawiedliwości, pan Marcin Warchoł, który sam powiedział, że będzie pilotował sprawę i będzie ją kierował w Ministerstwie Zdrowia. No to coś tu jest nie tak. Ja bym powiedział akurat w ten sposób. Minister Sprawiedliwości i wpis na Twitterze plus, że tak powiem, przypadek jednostkowy dodatkowo jeszcze obciążony błędem obserwatora nie jest żadnym dowodem naukowym. To jest po prostu akurat, można powiedzieć, element medialny. W medycynie wierzy się w fakty. Fakty są takie, że nie przeprowadzono badań naukowych nad skutecznością amantadyny i nie ma dowodów klinicznych na jej skuteczność. Panie doktorze. Zresztą akurat Agencja Oceny Technologii Medycznych. Panie doktorze, kończy nam się czas. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za te argumenty z drugiej strony. A super temat kolejny już jutro. Zapraszam.